Sì. Comunque non aggressi. Ciao. Comunque non aggressi, in trend. In trend. Sì. Co jest za trend? No ten taki, co zęby bije, pokazuje, że nie musiałby wybielania używać. Ale pokazujesz, tylko to jest taki, że wybiela ci zęby. Ale oni tak pokazują, że mają proste, ja mam proste. Nie no, masz krzywe, musisz iść do ortodonty. Dobra, twoja stara jest krzywa. Cześć, mamo. Wstaliśmy jak codzień rano i się okazało, że świat porąbało. Mieliśmy umówioną wizytę na 7 rano z tej pani samochodem, żeby wymienić opony. Ale musieliśmy zrezygnować. Bo patrzcie, co się dzieje na dworze. Jest śnieg. W kwietniu. I tak jest go troszkę mniej niż było rano, nie? No bo mamy 12 godzinę. Ja jak wyszłam z psami, wróciłam i stanęłam w windzie, to wyglądałam jak taki bałwan, cała biała byłam. Dalej wyglądasz jak bałwan. A ty wyglądasz jak... wielki niedźwiedź. Patrzcie jak było, o! To zdjęcie było na moim Instastory, gdybyście byli na moim Instagramie, to byście widzieli. Bartek, wytnij to, nie promuję Instagrama. Idziemy na dwór? Ja bym chciał zobaczyć, ja bym chciał dotknąć ten śnieg, chciałbym zobaczyć jak pieski się bawią w tym śniegu. Ostatni raz w tym roku! Może być. Kto chce iść na dwór? Kto chce iść na dwór? No, idziemy, chodźcie, chodźcie! Ty, jak tu jest więcej bagna niż śniegu? Oni będą cali uwaleni. Musimy jakieś z kipera samego na spacer. Samego, nie? Bo on nie rozumie, co znaczy bawić się piłką, bo zawsze Riko jest szybszy i Riko mu zabiera. Zauważcie, że Riko biega, a... ten se stoi i je trawę. I on nawet nie reaguje na tą piłkę. Widzę, co on robi. Znaczy, jak wszedł go uspokoić, Riko. A ten dalej. Śnieg może i słaby, ale za to zobaczmy, czy te trendujące teraz donaty są w ogóle dobre. A chodzi mi tu oczywiście o donaty ekipy, które wyszły kilka dni temu. Są podobno dostępne w Biedronkach. Wiele osób je testowało i bardzo zachwalali, dlatego my też oczywiście musimy je przetestować. Bo w końcu kto się zna lepiej na niezdrowym jedzeniu niż my? No chyba nikt. To prawda. Także my teraz wyruszamy do Biedronki w poszukiwaniu donatów. Mam nadzieję, że nie będzie z tym problemu. Wy za to ruszajcie tam na dół, zmienić taki czerwony przycisk na szary. Bo 50% z was dalej tego kanału nie subskrybuje, ale ciebie po milionie tylko z twoją pomocą może się to udać. No i zostaw lajka, jeżeli donaty ekipy ci smakują. Wychodzimy z domu. Ty, jeszcze przed chwilą tu szliśmy i tego śniegu było dwa razy więcej. No, w ogóle już teraz nie ma. No, ale słońce mocno świeci. Ile jest stopni? 7,5. No to się nie dziwię, że nie ma śniegu. Biedronka numer 1. To powinno być na pieczywie chyba, nie? Na końcu, na pieczywie. Ale zobacz, jak mało zostało ich. Ile? Dwa, nie? Nam starczą. Są twarde. Twarde są? No. A może ten lukier jest po prostu taki twardy? No zobaczymy. Ale ludzie się serio na nie rzucają. Przed chwilą pani, my kupiliśmy dwa i zostało jeszcze ich sporo. Pani wykupiła wszystkie. Ogólnie wyglądają ślicznie. W sensie są takie mega, mega kolorowe, no. One mają dżem w środku. Co ty gadasz? O, kozak, że mam dżem w środku. Ciasto jest dziwne. Ja ogólnie nie lubię takich pączków. Ja wolę pączka takiego normalnego, bez dziurki. Czyli nie lubisz donatów? W sensie, donaty lubię, ale te, które jedliśmy w Stanach. Nie, że mi nie smakuje, w sensie jest to inne ciasto niż to, co jedliśmy na przykład w Stanach, nie? W takim Dunkin' Donut czy no to jest taki typowy donat z Biedronki. No. W Biedronce mają donaty też takie ciasto. No bo to jest tej samej firmy. Doty do nas dostarcza donaty do Biedronki? No ale te milki i tak dalej to są chyba od nich, te Oreo, które były. Nie wiem. Chyba tak. Przed ekipą nie słyszałem w ogóle o Doty Donuts, nie? Ten dżem w środku jest spoko. No ten dżem robi robotę. Mhm. Przez ten dżem ten pączek jest bardzo dobry. Dobry jest ten dżem. Mhm. Bardzo dobry dżem jest użyty. Truskawkowe to jest. Jak widziałam pierwszego gryza, to chciałam powiedzieć od razu, że mi nie smakuje, ale jak widziałam kolejnego gryza z tym dżemem, to są dobre. Ten dżem ratuje całego pączka moim zdaniem. Porównywując go do takich donatów w polskich sklepach, to jest mega dobre. To jest bardzo dobre. Porównując go do donata w jakimś miejscu, gdzie serwują donaty, no, to jest mocno średni. Postarali się. No, chyba Versof mówiła dzisiaj na Instagramie rano. Oni mieli kilka pączków do spróbowania, bo okay. To nie jest tak, że oni sami wymyślali, co oni chcą, no wiadomo, nie? No. Mieli kilka pączków i te były najlepsze, dlatego je wzięli. I że według nich wszystkich jest 10 na 10. Gdyby ten Doty Donuts faktycznie zmienił to ciasto, bo one jest takie... Nie wiem, jak je określić nawet. Dostaje ci taki posmak w buzi, taki... Niekomfortowe takie. No? Nie wiem, jak to nazwać. No ale może się nie znamy. To jest tylko nasza opinia, wy się możecie z nią nie zgadzać. Dajcie znać, czy w ogóle jedliście te donaty i jak wam smakują. I jakbyście mieli ochotę na donata i poszli faktycznie takie Biedronki, to najprawdopodobniej będzie jeden z lepszych donatów. Posmak pozostaje dziwny taki po tym cieście. Taki...
maślane są chyba takie mocno. Ja czuję takie masło na języku. No, czuć masło na języku. Ola dostała od Wicki wiadomość na Instagramie. Bardzo ciekawą wiadomość odnośnie McDonalda. Emilia napisała, że możemy zdobyć fajną nagrodę, jeżeli będziemy mieli określoną ilość punktów. A że nagrywaliśmy jakiś czas temu wielkie miski frytek z McDonalda i wielkie miski nuggetsów z McDonalda, to trochę tych punktów nam się nazbierało i możemy tę nagrodę odebrać, dlatego postanowiliśmy, że przyjedziemy. O co chodzi? Mianowicie, moi drodzy, chodzi o to, że można odebrać skarpetki i przypinki w McDonaldzie. Tak to się prezentuje w aplikacji. Za jedyne 1500 punktów jedno i 1500 punktów drugie. A jak możecie zauważyć, ja tych punktów mam 3300. Dlatego idziemy odebrać sobie skarpetki i przypinki i zobaczymy, jak to wygląda i czy jest to w ogóle warte tych punktów, bo trochę pieniędzy mimo wszystko trzeba wydać, żeby te punkty zdarzyć, nie? Jestem ciekawa, czy można to na jednym rachunku, czy trzeba na przykład dwie rzeczy kupić. No zaraz zobaczymy. Czy w ogóle trzeba coś kupować? Czy może możemy same skarpetki? Nie, wydaje mi się, że chyba trzeba. Wolałabyś, żebyśmy coś kupili, znaczy, nie? Nie! Nie! Ja! Odbierz. W restauracji lub McDrive. Aktywuj. Skarpetki za darmo, mamy to. Tutaj do zamówienia. I przypinki od razu weźmy. Przypinka za darmo? Wycięła się cała ta. No nie, mów mi nawet, że mi przypadną teraz kupony. Dobra, jest ja. No jak możecie zauważyć, normalnie nam to zaakceptowało. Jest za darmo napisane, także powinno być git. Zobaczymy. Super, dziękujemy. Dziękujemy. Mamy to, moi drodzy. Ej, serio wygląda to jak jakaś nagroda. Jakbyś dostał taki order McDonalda. Taki, no prawie medal. W sensie order, właśnie, dobrze to powiedzieć. Ja biorę frytki. A ty możesz mieć Big Maca i będziemy się idealnie uzupełniać. Dobra, ja chcę skarpetki zobaczyć. Jaki rozmiar nam dali? 36-39, czyli dla mnie. Czemu dla ciebie? Nie no, one są duże, ja mam 34-35 skarpetki, więc będą ci dobre. Kurde, ale fajnie, opłaca się zbierać te punkty. No. Musimy dalej zbierać. Jak będą kolejne rzeczy jakieś, to będziemy was informować na bieżąco. Kozak, one są takie burgerkowe. No bo to jest burger, to jest Big Mac. Zobacz. Bez kitu, dwa kotlety i ten. Ser i sałata. Ej, to jest rare itemek, to można, może, można research zrobić, wiesz. Będziesz to po prostu nosił. Chociaż nie, może zostawimy nawet naszym wnukom kiedyś. Albo tutaj... kiedyś to będzie warte 1000 zł. Ej, coś jeszcze chyba można odebrać, nie? Ej, odbierzmy! Tam są jeszcze dzwonki na telefon. Zobaczcie, są tapety za 10 punktów i dzwonki za 10 punktów. Ale jest tylko odbierz w restauracji. To następnym razem, jak będziemy, nie będziemy teraz już drugi raz wchodzić. A zobaczcie, mamy silną wolę, nie zamówiliśmy nic do jedzenia. A to dlatego, widzowie, że my jesteśmy fit i będziemy gotować w domu. Wracamy do domu z naszym orderem McDonalda. Pok totalny. Ola, no? Czytam sobie komentarze pod moim filmem. No. I jest mnóstwo komentarzy odnośnie numeru telefonu. W sensie ten, co teraz wróciłeś z tym. Tak, filmem. Odpalamy ten telefon, zbieramy telefony od widzów. Spoko. Właśnie w tym momencie na mój kanał wleciał film, w którym próbowałem sprzedać samochód za 0 zł. Swoją drogą chyba najlepszy film na moim kanale. Możecie go obejrzeć po obejrzeniu tego materiału. I w tamtym filmie w pewnym momencie pokazałem numer telefonu na szybie samochodu. No jakby logiczne jest to, że ja kupiłem nowy numer, nie? Ale mimo wszystko i tak jest mnóstwo komentarzy odnośnie tego, co to za numer. Czy to może mój numer, czy to może numer pod film? I wydaje mi się, że sporo osób może dzwonić. Ten numer telefonu jest tutaj. I ta komórka jest wyłączona. Włączamy ją. Ej, ale ja będę udawał, że wiesz, skąd ty masz mój numer, widzu? Będziemy trollować widzów. Już dzwoni, od razu. Tak. Dobra, odbieramy pierwszy telefon. Odbieramy. Tak, słucham. Halo? Halo? To są SMS-y, które przyszły przed chwilą tylko tutaj. Tak, słucham. No i się będą rozłączać, no jak chcę z kimś pogadać. Siemka. Siemka. Pozdrawiam mamę. Pozdrawiam również twoją mamę. Ej, zawsze to zaczniemy opowiadać suchary widzom. Dawaj. Hej, dlaczego Robin Hood? Hej, dlaczego Robin Hood? Nie wiem. Bo mało jadł. Czego szuka blondynka za komputerem? Halo, kto mówi? Halo, Michał. Cześć, Michał. Ta, siema. Co tam? A już wróciłeś, czy nie? No do Polski. Ej, w ogóle numer telefonu na filmie, tak? No masz mój, no do kogo dzwonisz? No logiczne, że do mnie. Co tam u ciebie, jak tam? Młody dobrze rośnie? No tak. Tak? Spoko, to no. Fajno. A coś z zagranicy fajnego przywiozłeś teraz dla rodzinki? Nie. Nie, okej, okay, spoko, dobra. To kiedy się widzimy? Nie wiem, kiedy chcesz. Spoko, możemy jutro się jakoś spiknąć, to się zgadamy, dzwonimy się, dobra? Dobra. Dobra, to siema. Jak załapał. Jak załapał, no? Obejdź, super pomysł. Ty jak padniesz na pomysł. Nie, bo ja jestem ciekawa, czy będą dalej mówić. Zamawiać pizzę. Czy będą na przykład zamawiać pizzę, tak. Nie? Dzień dobry, pizzeria, mam Subika, słucham. To jest nagrywka, czy co? Jaka nagrywka? Nie mamy takiej pizzy niestety w naszym menu. Czy ja gadam z Jaworem? Dozwonił się pan do pizzerii, mam Subika, słucham. Nie, no wiem, że to Jawor.
Jaki Jawor? Ja nie znamy żadnego Jawora, żaden Jawor też u nas niestety nie pracuje. Na kuchni jest Zenek, Wiesiek i Beatka. A jeszcze ktoś? Nie, nikogo poza tym. Jeszcze jest pani kelnerka, pani Asia. A mam pytanie, bo nagrywałeś się śnieg samochodem, nie? Ej, ale zobacz, do końca, mimo że mówiłem, to on tak do końca chciał mi przekazać. Ty masz powód tak specyficzny głos, że... Dobra, to teraz mówię inaczej. Tak, słucham. No i tak będą się rozłączać. Ale i tak masz taki sam głos. Dzień dobry, pizzeria Napoli, słucham. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry, co ma być dla pani? Jawor? Niestety żadnego Jawora tu nie ma. Nie wierzę, proszę nie wierzę. Dobrze. Ty płaczesz? Nie. To płaczę radości, ja mam nadzieję. Tak, was też. Do usłyszenia, papa. Popłakała ze szczęścia, ja nie mogę! My nie mamy takiego porównania, bo jak my byliśmy mali, to tak naprawdę kto był popularny? Doda była popularna. No, a nie było youtuberów. Nie było youtuberów. I jakbyś się dodzwonił do Dody, to też byś płakał. Pewnie tak. Do Dody to do dzisiaj by się z chęcią dodzwonił. Halo? Halo. Dzień dobry. Sprzedany Mercedes? Sprzedany Mercedes. Już nieaktualne niestety. No wiem. Spóźnił się pan trochę. Warto zadzwonić. Warto zadzwonić. No, z mądrym człowiekiem to się dobrze gada, nie? Jak to mówią. Dokładnie. Cześć. Kto mówi? Słucham? Basia. Julka. Julka. A Julka! Dawno się nie widzieliśmy, Julka, cześć! No nigdy. No nigdy niestety właśnie chyba na to wychodzi. Co tam u ciebie, Julka? Dobrze, a u was? U nas też spoko. Co robicie? Co robimy? Obiadek Ola gotuje, a ja sobie siedzę kulturalnie i odbieram telefony. Co będziecie mieli na obiad? Kurczaka w sosie paprykowym. Miło było pogadać. Ty też, pa. Pa, Julka, hej. Dzień dobry. Mercedes jak coś już nieaktualny. Aha, okej, okay, dziękuję. Przepraszam i życzę miłego dnia, do widzenia. Również dzięki, do widzenia. Film. No to tam numer dajesz, na Mercedesie. Ale film nie ten, co auto, nie? To tam numer dajesz na Mercedesie. Nie zablokowałam numeru. Tak, słucham. Reksio, spokój. Reksio, cisza. Kaj, ty dzwonisz do mnie. Skoczego tylko do... Sentino? Wciągnąłeś się, nie? Tak, Paweł, fajnie to jest. Paweł od 30 minut mówi, dobra, ostatni. Fajnie się z wami gada, widzowie. Częściej będę ten telefon odpalał może. Dobra, starczy, no jeszcze jeden, no. Dobra, widzowie, jest 23:48. Jest teraz już taka godzina, że no mimo wszystko raczej będzie dzwonić ta starsza publika. Powinni spać ci młodsi, nie? Ci młodsi teoretycznie powinni spać. Także postanowiłem, że z powrotem odpalę ten telefon. Zobaczymy, co się będzie działo. W ogóle zobacz, ile jest wiadomości właśnie tutaj. Ja bym czytała te wiadomości. Przecież tutaj jest... Bo ich na pewno jest multum. Patrzcie, to wszystko jest minutę temu, dzwoni. Przed chwilą. Halo? Zlikowałeś swój numer. Co ty gadasz? No, film. Ale kto mówi? Widz. Trochę czasu minęło, film trochę coś zrobił, także wiem. Nie, ale to było celowe. No, no. Clickbait. Tak. Clickbait. No. To dobranoc. Dobrej nocki. Pa, pa, hej. Mogłem w sumie zostawić ten telefon włączony, żeby zobaczyć, ile jest połączeń nieodbranych. No. Bo teraz mi w ogóle nie pokazuje, ile osób do mnie dzwoniło, nie? Leżymy sobie już tak z 20 minut i oprócz tego jednego telefonu nikt nie dzwonił. O dziwo jest spokój. Ola idzie już spać, ja idę natomiast do komputera jeszcze popracować. Jak ktoś będzie dzwonił, to po prostu będę wam odpalał nagrywanie. Kurde, ktoś dzwonił, nie odebrałem. Muszę szybciej reagować. Tak, słucham. Halo, Paweł. Halo. W ogóle nie przeszkadzam? Nie, nie przeszkadzasz. Zmieniłem numer telefonu. A kto mówi? No, widz mój. Widz mój? Nie, celowo, wiesz? Czekam na jakieś zabawne telefony od widzów. Na razie, dobra. No, miłej nocki, dobranoc. Wszyscy są mili, ja widzę, że jesteście dla mnie mili, ja w szoku jestem. Nikt nie ma ochoty mnie wyzywać, trollować. Tak samo SMS-y, same miłe SMS-y. Mamy 2:38. Miałem jeszcze kilka telefonów od was, każdy z tych telefonów był miły. Nie było żadnego trolla. Bardzo kochani jesteście widzowie. Cieszę się, że martwicie się moją prywatnością. Naprawdę liczyłem, że ktoś mnie wyzywa i się zdziwiłem. Ale finalnie to chyba dobrze świadczy o was i o naszych stosunkach. Widzimy się już niebawem w kolejnym odcinku, ja idę spać, pa, pa, cześć.